No cześć wam moi mili, dzisiaj zrobimy sobie słonika, bo czemu nie? Zobaczcie, mamy tutaj takiego fajnego słoniczka i dlaczego właśnie zdecydowałem się, żeby pokazać wam takiego słonika? Po pierwsze dlatego, że jest bardzo fajny, po drugie dlatego, że nie powinien być zbyt skomplikowany, a po trzecie dlatego, że pokazuje nam tutaj, zobaczcie, takie linie, które nachodzą na siebie i które nie tworzą nam tego kształtu tak naprawdę. Musicie mieć świadomość tego, że wiele kształtów, czyli na przykład tą trąbę, którą będziemy tworzyć, to nie zawsze da się ją stworzyć z jednego jakby kształtu czy pociągnięcia bezierem. Trzeba na dany element stworzyć kilka kształtów, żeby one tworzyły na przykład właśnie tą trąbę. Ponieważ gdybyśmy chcieli ją wypełnić kolorem, no to w takim kształcie, jak ona jest tutaj, byłoby to praktycznie niemożliwe. Dlatego będziemy musieli taką trąbę złożyć z wielu mniejszych części. I to właśnie chcę wam pokazać. A oprócz tego myślę, że zmienimy trochę tutaj wygląd i dodamy sobie też jakieś gradienty po to, żeby wam pokazać, jak to się robi, bo do tej pory jeszcze tego nie było. Więc robimy słonika, ale bardziej w swoim stylu. Tylko będziemy się wzorować, jeżeli chodzi tutaj o kształty, więc ja sobie od razu pobiorę tutaj najmniejszą rozdzielczość i przechodzimy do Inkscape'a. No dobra, jesteśmy w Inkscape'ie i skoro już tu jesteśmy, to pokażę wam jeszcze coś. Tutaj domyślnie mamy taką kartkę. Nie ma takiego przymusu, żeby rysować wewnątrz kartki. Równie dobrze możemy sobie z boku rysować, to nie ma żadnego problemu. Ale co chcę wam pokazać, to to, że możemy zmieniać wymiary tej kartki. Jak sobie przejdziemy do File, a następnie Document Properties, to tu zobaczcie, mamy wymiary kartek. No i o ile wymiar tej kartki jest w miarę ok, to ja wolałbym rysować sobie horyzontalnie. Więc tutaj zamiast portret wybieramy landscape, dzięki czemu obraca nam to w ten sposób. Tu oczywiście możecie wybierać sobie rozmiary tej kartki. Oczywiście zwykła kartka 4 ma 297 na 210 mm. Jeżeli na przykład planowalibyście coś wydrukować i chcecie mieć pogląd na to, jak to będzie wyglądać po wydruku i na przykład drukowalibyście sobie na innych formatach, to oczywiście tutaj odpowiednio możecie wybierać ten format, a także zmieniać sobie tutaj manualnie te wielkości, ok? No dobra, ja już sobie zmieniłem to tak, zamknę to. Tutaj spróbuję troszkę zwinąć ten pasek i zabieramy się za słonika. Więc dodajmy sobie słonika, import, następnie słonik, open, pomniejszymy i haratamy. No to od czego zaczniemy? Może zacznijmy sobie to od tego, co jest całkiem z tyłu, czyli od jego tutaj ciałka, czyli stworzymy sobie jakąś taką kulkę i będziemy budować dalej. Czyli tworzymy kółko, ja coś ostatnio robiłem z dużym borderem, to chyba był projekt No Smoking, może troszkę jeszcze pomniejsze. Zmieńmy tutaj stroke'a na czarnego i oczywiście zmieńmy jego wartość, powiedzmy na 1, ok, 1 wygląda w porządku. Pobierzmy tutaj wartość wypełnienia, żeby kolor mniej więcej nam się zgadzał. Może troszkę jeszcze pomniejsze tego słonika, nie potrzebujemy go mieć takiego dużego, lepiej żebyśmy widzieli to, co my robimy. Może dodajmy sobie głowę, ona tu u góry jest troszkę spłaszczona, więc dam sobie Ctrl D, pomniejszę teraz trochę głowaśkę. Dajemy sobie ją tutaj powiedzmy na środeczek. I jak widzicie, od góry ona troszkę jest tam spłaszczona, więc przejdziemy sobie tutaj i troszkę, zobaczcie, jak próbuję zmniejszać, to zmniejsza mi się również dół, co nie do końca jest tym, co bym chciał. I dzieje się to dlatego, ponieważ domyślnie, jak tworzymy sobie tutaj kwadraty, elipsy i tym podobne rzeczy, to to nie jest ścieżka beziera, tylko to jest taki obiekt. I żeby przerobić to na ścieżkę beziera, powinniśmy przejść sobie tutaj do Path i następnie wybrać Object to Path. I jak to zmienimy, to zobaczcie, że teraz już stworzyły nam się beziery, tak? Więc często będziemy musieli coś takiego zrobić, żeby móc zmieniać niektóre rzeczy. No i teraz zobaczcie, daję sobie to trochę w dół, spłaszczam tą górę. Przejdziemy sobie teraz troszkę w górę bardziej. Może troszkę jeszcze rozszerzę, cyk, dam na środek. Jeżeli chcemy, żeby głowa była dokładnie na środku, to najlepiej zaznaczyć sobie ciałko najpierw, później z shiftem głowę. Przechodzimy tutaj do Object, Align and Distribute. A jeżeli już wcześniej używaliśmy tej zakładki, to ona będzie się właśnie tutaj znajdować. Wybieramy First Selected i dajemy tutaj do środeczka. No to co? Jedziemy z uszami. Dajemy sobie bezierki i tworzymy uszko, powiedzmy w ten sposób. I tutaj powiedzmy
Dodamy sobie coś takiego i połączę sobie. Czasami jak wiecie, że coś będzie przykryte, to nie musicie tego łączyć, ale niech będzie połączone. I teraz zobaczcie, że mogę sobie to zmieniać dowolnie za pomocą takich uchwytów. OK, teraz sobie wypełnimy to, więc zaznaczę to jako cały obiekt. Przejdę sobie do Fill, wypełniamy. No i na pewno musimy przenieść to do tyłu, czyli dajemy sobie tutaj ten przycisk i zwiększamy stroke'a na 1 mm. Teraz możemy sobie to zduplikować i dać z drugiej strony, czyli Ctrl D, obrócimy sobie i lecimy z drugiej strony. Również damy sobie to w dół, może troszkę w lewo. OK, wygląda w porządku. Oczywiście wiecie, później możemy sobie to dostosować, powiększyć, tak jak będzie nam to pasować. Teraz może dodajmy sobie oczka. Oczka będą wypełnione na biało, więc tutaj zmieńmy sobie wypełnienie na białe. Wydaje mi się, że chyba te moje grubości jednak są za duże. Chyba ten mój kontur jest troszkę zbyt taki wyrazisty. Zaznaczę sobie to wszystko. Przejdę do Stroke Style i tutaj trochę pomniejszę na powiedzmy 0,7. Wydaje mi się, że tak mi się podoba to lepiej. Czyli Ctrl D, przesuwamy sobie w bok. Teraz dodajmy sobie małe oczka, czyli dajemy sobie cyk z kontrolem, żeby były równe oczka. Teraz dodajmy sobie fill i zjedźmy na czarny. Dodajmy sobie tutaj Ctrl D, żeby zduplikować i idziemy sobie w prawo. No dobra. Teraz dodajmy sobie może te kły. Wybierzemy tutaj Beziera. Może troszkę przybliżymy, żeby widzieć, jak to było zrobione. Zaznaczam sobie tutaj, teraz dajemy tutaj, wyginamy od razu troszkę. Teraz przechodzimy sobie tutaj, gdzie ma się kończyć ten kieł, też go trochę wyginamy i łączymy z powrotem w tym miejscu, w którym się zaczęło. OK, mniej więcej wygląd jest już w miarę w porządku, ale oczywiście musimy tu parę rzeczy pozmieniać. Klikam sobie na tego noda, może powiększę, żeby to było lepiej widoczne. Zmienimy go, żeby były dwa uchwyty, więc może ja wybiorę, może tego symetrycznego na razie. Zobaczcie, że tu nam się trochę coś pokickało. Tego noda nie potrzebuję, więc go usunę. A tutaj ten nod, który ma być teoretycznie na środku, to zrobimy mniej więcej w ten sposób. OK, mniej więcej wygląda już tak, jakbym tego chciał. Chyba jest troszeczkę za gruby, ale zaraz to zmienimy. Na razie dodajmy mu kolor, fill, będzie biały. Dobra, tutaj chyba bardziej go chcę wybrzuszyć jeszcze i troszkę zwężyć. Dobra, to jest to, co chciałem uzyskać. Teraz troszkę to pomniejszę. Dajemy sobie tutaj, przejdźmy na stroke. On ma mieć taką samą wartość jak pozostałe, czyli oczywiście 0,7, a nie 7. Dodajmy go tutaj, zduplikujmy, Ctrl D, odwróćmy i dajmy z prawej strony. Co teraz? Może teraz dodajmy sobie tutaj nóżki, więc dodajemy bezjerka. Tu za bardzo nie widać, jak one wyglądają w środku, ale to nie ma znaczenia. Tworzymy sobie coś takiego, teraz postaramy się trochę to wyrównać, czyli tutaj troszkę w dół. Tu u góry ten nod chyba w miarę dobrze się sprawuje. Tego zmienimy na takiego, żeby był bardziej zaokrąglony. Tu może troszkę wydłużymy i wydaje mi się, że tak to zostawimy. Pokolorujmy go, dajemy sobie fill, wybierzemy kolor ze słonika. Zmienimy tutaj stroke style na tą samą wartość, czyli 0,7. Zduplikujemy, Ctrl D, odwrócimy, dajemy sobie w prawą stronę, cyk i super. Dobra, to teraz paznokietki. To są takie spłaszczone trochę kółka, zobaczcie. Więc może dodam sobie kółko, żeby przećwiczyć z Wami jeszcze to zamienianie zwykłych okręgów na ścieżki Beziera. Więc dodajmy sobie coś takiego, dajmy sobie fill na biały. Przenieśmy to w dół. No i troszkę będziemy chcieli to spłaszczyć, więc ja wezmę, przejdę do Path, następnie Object to Path, dzięki czemu możemy tutaj już bezjerkami się bawić. Najlepiej byłoby tu raczej dodać sobie jeszcze jeden
not, więc kliknę dwukrotnie, zobaczcie, tutaj go obrócę, cyk, damy sobie trochę w dół, tego przeniesiemy trochę w bok. O, i wydaje mi się, że coś takiego będziemy dalej robić, więc teraz sobie zduplikuję to, przesunę w bok, będziemy musieli troszkę obrócić i jeszcze jeden cyk w bok, obracamy. Żeby to wyglądało troszkę inaczej, możemy go sobie też odwrócić lustrzanym odbiciem, żeby to nie wyglądało wszystko tak samo. Wezmę jeszcze może troszkę pomniejsze w ogóle, żeby też wyglądało troszkę inaczej. Jeszcze obrócimy i może przesuniemy go pod spód, bo zobaczcie, tutaj ten środkowy paluszek jest na wierzchu, a ten teraz jest na wierzchu, więc dajmy sobie go właśnie o jeden do tyłu. No i dobra, na razie tak to zostawimy. Teraz złapę te wszystkie trzy, zduplikuję i przeniesiemy w prawą stronę. Widzę, że muszę tutaj troszkę obrócić to. O, w ten sposób. Dobra. W międzyczasie sobie zapiszę to, Ctrl S. Zapiszemy to na desktopie, podpiszę to jako słonik. Zauważcie, że tu zapisuje się to z rozszerzeniem SVG. Zazwyczaj będziecie pobierać jakieś rysunki wektorowe, to właśnie będą one z takim rozszerzeniem. Są też inne rozszerzenia, ale to jest dosyć takie popularne rozszerzenie. Zazwyczaj, jeżeli nie macie zainstalowanego programu Inkscape czy jakiegoś innego do edycji właśnie takich rozszerzeń, domyślnie taki plik otworzy się wtedy w przeglądarce, więc przeglądarka ma możliwość wyświetlania właśnie takich plików. Jakbym sobie dał Open With i na przykład wybrał Google Chrome, to zobaczcie, że normalnie mi się otwiera właśnie w przeglądarce. Tak więc tak to wygląda. Wracamy sobie do programu. No i co? Została nam trąbicho, zostało nam. To jedziemy z koksem. Więc najpierw dodajmy sobie tutaj tą część u góry. Więc zacznijmy sobie stąd i powiedzmy dojedziemy do tego miejsca. Ja bym chciał zacząć właśnie od tego momentu, tak? Czyli chciałbym zrobić tą trąbę bez tego zaokrąglenia. Więc jeszcze raz usunę to, co mam i zaczynamy sobie stąd, idziemy do mniej więcej tego miejsca. Teraz tu sobie dodamy z prawej strony cyk i wracamy sobie do tego miejsca i łączymy to wszystko razem. No jak widzicie, wygląda to średnio, ale spokojnie, zaraz to naprawimy. Dodajmy sobie fill, wybierzmy kolor i teraz musimy to dostosować. Tutaj nie będziemy mieć żadnych krawędzi. Na razie je zostawimy, żebyśmy widzieli, co robimy, a później pozbędziemy się krawędzi i krawędzie dodamy sobie same dodatkowo na wierzch. Więc przejdźmy sobie tutaj i dostosujmy to odpowiednio. Tutaj chciałbym mieć jednego noda w dół, żeby decydować tutaj o tym zaokrągleniu, więc shiftem go wyciągnąłem. Tutaj chcę mieć tego noda u góry znowu, ale na dole nie chcę mieć tego noda. Będzie mi on przeszkadzał. Zmienię sobie tutaj typ na ten pierwszy, tak żeby tym drugim nodem móc tutaj go wyprostować. W tym przypadku tutaj zrobimy podobnie, więc kliknę sobie ten typ, z shiftem wyciągnę go w górę i z shiftem mógłbym też wyciągnąć go tutaj w bok, albo mogę zostawić po prostu jego brak. Jeżeli chcielibyście sobie ustawić na przykład te dwa nody na dole, zobaczcie, żeby one były w jednej linii, bo teraz nie są, ten jeden jest wyżej, drugi niżej, to mamy takie specjalne narzędzie do tego. Zobaczcie, jak sobie przejdziemy do tej zakładki, gdzie możemy robić Align and Distribute, czyli tutaj Object, Align and Distribute, to mamy, zobaczcie, tutaj specjalne narzędzia do nodów i możemy sobie tu wybrać ustawienie w kolumnie i w wierszu. Jakbym sobie teraz kliknął ten pierwszy przycisk, to zobaczcie, że te dwa nody wyrównały mi się w jednej linii i teraz są dokładnie na jednej linii, więc czasami bardzo się to przydaje. No i teraz przejdźmy sobie jeszcze tutaj na górę do tego noda, wcisnę sobie Escape, żeby mieć pewność, że tylko ten jeden nod jest zaznaczony. Tutaj też chcę zmienić jego tryb na ten pierwszy, żebym mógł tutaj dowolnie sobie modyfikować tymi ramionami. Przeniosę go trochę w górę. Z kontrolem tutaj dam sobie to ramię, żeby było prostopadłe. Tutaj sobie troszkę zaokrąglenie wyrównam. No i powiem Wam, że powoli wygląda to tak, jakbym chciał, żeby wyglądało. Chyba troszkę przesunę to jeszcze w prawo.
To troszkę przesunę w lewo. No i na razie tak to zostawimy. Teraz chciałbym do tego dobrać tutaj taki okrąg, który będzie składał się na to nasze zawinięcie trąby. Więc bierzemy sobie okrąg i może spróbujmy dodać go z tego miejsca. Z kontrolem spróbujmy coś takiego dostosować. Przenieśmy go o tutaj. Chyba trochę za duży, więc jedziemy sobie w tą stronę. Tutaj na razie dodam sobie jeszcze odpowiednią grubość tej trąby, tej krawędzi, żeby mniej więcej widzieć, czy tutaj mi się to dobrze zjeżdża razem. O, mniej więcej tak. I to ma być pod spodem trąby, więc dajmy sobie tutaj w dół jedno. OK. No i powiem Wam, że już to wygląda mniej więcej tak, jakbym tego chciał. Ta nasza trąba jest trochę większa. Jeżeli chcemy, możemy ją troszkę pomniejszyć, żeby wyglądała jak ta z rysunku obok, ale wcale nie musimy się dostosowywać do tego, co jest obok. Dobra, tutaj jest już ładne przejście. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle. I co teraz powinniśmy zrobić? Ja teraz bym zrobił coś takiego, że tutaj z tej trąby usunąłbym strołka, czyli przeszedłbym sobie do strołka, usunął to i zduplikowałbym jeszcze raz ten sam obiekt, czyli dałbym teraz Ctrl D i dodałbym strołka ponownie i tutaj pousuwałbym, czy przeciąłbym tą naszą trąbę po to, żeby nie było na dole tego paska i u góry tej krawędzi. Chciałbym mieć tylko te krawędzie boczne. Więc jak możemy to przeciąć? Możemy rozdzielić nasze nody. Tego nie robiliśmy do tej pory, dlatego ten projekt jest właśnie taki fajny. Tutaj mamy różne takie dodatkowe przyciski, czyli możemy przełamać ścieżkę w tym miejscu, czyli break path, tak? Tutaj mamy, że łączymy ścieżkę przy dwóch jakichś nodach i tutaj mamy, że usuwamy fragment pomiędzy dwoma nodami. Zaznaczymy sobie te dwa nody i teraz usuniemy ścieżkę pomiędzy nimi. I zobaczcie, przełamało nam to, tak? Tak samo zrobimy z dołem. Zaznaczymy sobie obydwa te nody i usuniemy ścieżkę pomiędzy nimi. I zobaczcie, jak pięknie już nam się to wyrysowało tutaj. Teraz, żeby te końcówki były tak ładniej zaokrąglone, możemy sobie tutaj kliknąć, przejść do Stroke Style i tutaj wcisnąć ten Round Cap. Zobaczcie, że już to nam poprawia sytuację. I teraz zobaczcie, że tutaj z tyłu widzimy jakąś powłokę tam, tak? Przeszkadza nam tam coś, czego nie chcemy. Więc przejdźmy sobie do Fill i tak naprawdę tutaj w tej zewnętrznej trąbie my nie potrzebujemy tu już żadnego wypełnienia, my tylko potrzebujemy tutaj właśnie ten kontur. Więc nasze wypełnienie usuwam i zobaczcie, że już mamy to, co chcieliśmy. No i dobra, mamy naszą trąbachę, wszystko już jest, powiedzmy, że superowo. To może teraz dodajmy sobie te cienie, które tutaj widzimy. No to już. Bierzemy sobie beziera, zaczynamy zza głowy, tutaj formujemy sobie kształt tego cienia. Połączymy tutaj na końcu. Tu troszkę może powinienem to wyrównać, bo nie do końca jest tak, jakbym tego chciał. Ale pamiętajcie, że to są już takie szczegóły, które będziecie sobie sami dopracowywać, ponieważ gdybyśmy chcieli wszystko zrobić tutaj tak perfekcyjnie, to zajęłoby nam to bardzo dużo czasu. No i dobra, tak to zostawiamy. Więc teraz musimy usunąć sobie z tego strołka i dodać fila. Zmieniam kolor na czarny, zmieniam opacity, czyli kanał alfa i wyrzucam strołka. I oczywiście musimy przenieść to o jedno w dół. Oczywiście zależy, jak to robiliście. Czasem trzeba przesunąć o jeden w dół, czasem o dwa. Zależy, jak tutaj Wam się hierarchia zrobi. Chyba jednak jeszcze troszkę to zedytuję. Ok, tak mi się to podoba, więc teraz to zduplikuję, odwrócę lustrzanym odbiciem i przesunę sobie w prawą stronę, przeniosę o jedno w dół. Cyk. No i mamy to. Co jeszcze zrobimy? No zróbmy tutaj te cienie. Tu o sobie tak zrobimy. To pociągniemy jednym bezierem, więc przejdziemy sobie tutaj, bierzemy bezierka. Zobaczmy, jak to tutaj jest. OK, coś takiego. Więc zacznijmy sobie z tego momentu.
Tu zrobimy takie lekkie przejście, więc klikam i przytrzymuję. Teraz sobie idziemy w dół. Tutaj też raczej będziemy to robić jednym tylko bezierem, więc też robię coś takiego. Teraz przytrzymuję, zobaczcie, Shift, żeby ten drugi, żeby to drugie ramię od razu zawinąć, żeby to ono mi się dobrze później układało. I idę sobie teraz już tutaj wzdłuż obrysu nogi. Tutaj idziemy sobie dalej i łączę i przeciągam. I mniej więcej taki kształt otrzymuję. Dodajemy sobie tutaj kanał alfa, ale oczywiście nie na strołku, tylko przejdźmy do fila. Wypełnijmy. No i okej, tak może być. Tutaj jeszcze muszę zmienić trochę noda na ten pierwszy typ i zrobimy coś takiego. No dobra, może tutaj troszkę przesunę dalej tego drugiego noda, żeby bardziej uwidocznić ten cień. Tutaj zrobię coś takiego. Okej. Wydaje mi się, że tak będzie super. Tutaj może jeszcze ten cień jeden dodamy pod trąbą, żeby nie było za dużo. Już wiecie, jak to robić, więc nie ma sensu, żebym ja tu wam wszystko pokazywał znowu. Więc tutaj dodamy sobie kolejnego noda, tutaj kolejnego. Teraz z Shiftem wtrzymam Shift, żeby drugie ramię od razu zawinąć w dół. Wcześniej wam tego nie pokazywałem, ale to jest bardzo fajna opcja z tym Shiftem, żeby od razu nadać kierunek kolejnemu nodowi. No i tutaj przejdźmy sobie o... Ustalmy sobie taki łuk, żeby zgadzał się właśnie z buźką. Zaznaczamy, dajemy fila, usuwamy strołka. I oczywiście musimy to przenieść poniżej, więc idziemy sobie w dół, jeszcze raz i jeszcze raz. No i okej. Tak ma to zostać. Zapisujemy. Teraz jeszcze dodajmy sobie na trąbie te takie półłuki, więc to też bezierkiem. Przybliżmy sobie. Zaczynamy stąd, idziemy do końca i tworzymy bezierka. Cyk. Spacja. Zwiększamy tutaj wartość na 0,7. Musimy dać zaokrąglone końce, więc klikamy sobie Cap na ten półkola. Zduplikujmy sobie to, przejdźmy w dół i tu trochę zmniejszymy to, czyli z Shiftem, żeby z dwóch stron nam się to zmniejszało. Ctrl D, idziemy w dół, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. OK, czyli troszkę w górę, cyk. I też troszkę zmniejszmy z Shiftem, cyk. No i dobra, może tutaj bardziej chcemy, żeby to było zaokrąglone, więc przejdźmy sobie tutaj. I z Shiftem dodajmy sobie tutaj drugie ramię, a to dostosujmy. Tylko teraz mi się źle zrobiło. Odznaczę tego noda, zaznaczę tego mniej więcej, żeby to było symetrycznie. O, coś w ten sposób. No i super, dobra. Aha, jeszcze nie uciekajcie. Tu jeszcze ten cień by nam się przydał. Jest on taki dosyć fajny, więc jego też stworzę jeszcze tu na szybko. Więc stąd zacznę, tutaj dodam sobie następnego bezierka. I może tutaj coś takiego zrobię. Tu już widzę, że tego jednego bezierka źle zrobiłem, ale zaraz to pozmieniamy. Czyli teraz chcemy, zobaczcie, od razu iść tutaj w dół, więc wciskam Shift i trzymam i to ramię kieruję od razu tutaj w dół. Tutaj sobie jadę po krawędziach, tutaj stworzę, dodam krawędź i tutaj zakończę. Ogólnie jest OK, tylko ten jeden mi tutaj nie wyszedł. Ctrl Z, muszę zaznaczyć tylko tego jednego. Cyk, przeniosę go gdzieś tutaj, odwrócimy. O, i coś takiego chyba będzie wyglądać lepiej. Zaznaczamy, dodajemy fill, oczywiście czarny i oczywiście kanał alfa, a stroke usuniemy. Dobra, chyba chciałbym to zrobić jeszcze subtelniejsze i jeszcze troszkę tutaj to wyrównać, nie do końca mi się to podoba, coś takiego. Zaznaczam i dodajmy sobie trochę mniej krycia, coś w ten sposób, takie bardziej subtelne, żeby to było. No i dobra. I teraz, moi mili, chcę wam pokazać jeszcze gradienty. Tak, żeby ten rysunek może nie będzie wyglądał bardziej atrakcyjnie, ale chcę wam już wprowadzić to, żebyście wiedzieli, czym jest gradient. I powiedzmy, że te nasze stopki tutaj dodamy sobie od góry jakąś poświatkę taką. No to klikamy sobie tutaj i zamiast wybierać zwykły kolor, ja wybiorę sobie tutaj gradient, tak? I zobaczcie, tutaj mamy jakieś tam kolory tego gradientu. Tutaj za bardzo go nie można zobaczyć,
Więc służy do tego specjalne narzędzie gradientu. I jak sobie przejdziemy teraz na tą belkę boczną, to tutaj zobaczcie, mamy Create and Edit Gradients. Kliknijmy sobie na to i dostajemy tutaj, zobaczcie, taką linię. I chcemy zmienić sobie ten nasz gradient, żeby on szedł mniej więcej od góry w dół. Więc ja tutaj zmienię teraz to. Powiedzmy, chcę, żeby tu u góry było takie trochę jaśniejsze, a tu na dole ciemniejsze, więc właśnie tą linię sobie dostosuję. I jak klikamy sobie na tego noda, to pokazuje nam się tutaj paleta z kolorami. Widzicie? No i tutaj chcę zostawić ten kolor, jaki jest, a tutaj kliknę sobie na tego noda u góry i chcę tutaj zmienić. Tutaj mam kanał alfa od razu ustawiony, więc to zwiększę sobie, ale kolor chcę trochę rozjaśnić, więc wybiorę sobie coś takiego, teraz troszkę coś takiego. Teraz tutaj na dole troszkę ściemnię ten kolor, więc pójdziemy w lewą stronę, cyk, może u góry jeszcze bardziej. No i zobaczcie, że już tak subtelnie widać sobie ten gradiencik, prawda? Może jeszcze troszkę zwiększę. No i coś takiego. Jest to dosyć subtelne takie, ale jednocześnie widoczne. Widzicie różnicę pomiędzy jednym a drugim? Więc teraz kliknę sobie na drugi, też wybiorę gradient i wybiorę ten gradient, który już jest stworzony. I w podobny sposób możemy dodawać sobie te same gradienty lub inne do wszystkich elementów. Czyli załóżmy, że teraz do uszka jeszcze chciałbym dodać jakiś gradient, to też mogę sobie tu kliknąć i ja stworzę sobie jakiś nowy gradient. Nie użyję tego tutaj, tylko stworzę jakiś inny. Teraz wrócę tutaj jeszcze raz stworzę gradient, żeby pokazał mi się tutaj nowy. Przejdę do narzędzia z gradientami i tutaj powiedzmy, że tu u góry chcę, żeby było jaśniejsze, na dole gdzieś tam ciemniejsze, więc tutaj dodam kanał alfa, tutaj ten kolor niech sobie będzie taki, jaki jest, a tutaj będę chciał ten kolor rozjaśnić. O, może coś takiego, wydaje mi się, że jest nie najgorzej, więc teraz to drugie uszko też dodam sobie ten gradient, wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle. No i w taki sposób właśnie będziemy tworzyć takie grafiki. Zobaczcie, jak fajnie nam to wyszło. Oczywiście nie porównujcie tego, że nasz słonik jest trochę inny od tego, bo nie starałem się zachować tutaj wszystkiego dosłownie tak samo, tylko bardziej improwizowałem. To chodzi o to, żeby Wam pokazać, w jaki sposób pewne rzeczy można osiągnąć, a nie o to, żeby stworzyć idealną kopię tego, na czym się wzorujemy. Więc mam nadzieję, że Wam też uda się stworzyć jakiegoś fajnego słonika lub wybierzcie sobie cokolwiek innego. To nie chodzi o to, żebyście robili projekty, które Wam się nie podobają, tylko chodzi o to, żeby pokazać Wam sposób, w jaki pewne rzeczy mogą być zrobione. Więc teraz proponuję Wam sobie przejść na przykład na tą stronę, poszukać inspiracji i na podstawie wiedzy, którą zdobyliście teraz, poćwiczyć sobie i stworzyć sobie swoje własne projekty. I pamiętajcie, dołączcie do grupy na Facebooku, zadawajcie pytania, wrzucajcie propozycje, pokażcie, co fajnego udało Wam się zrobić i koniecznie podzielcie się, jeżeli wiecie coś, czego reszta nie wie, znacie jakieś fajne triki, skróty i tak dalej, koniecznie dajcie o tym znać na grupie. To do zobaczenia w kolejnym projekcie.